Kamil Łączyński po meczu Anwil Włocławek, MKS Dąbrowa Górnicza. Zwycięstwo Anwilu, 13-13 okazała się szczęśliwa dla włocławian. Pomimo różnych trudów i różnych dziwnych okoliczności, dobre spotkanie. Mi się wydaje, że dobre tylko i wyłącznie dla kibiców i dlatego, że wygraliśmy, ale w mękach ta wygrana przychodziła. Wiedzieliśmy, że drużyna z Dąbrowy Górniczej ma kilka dni na przygotowanie się i solidnie to zrobili. Dobrze rozpoznawali nasze zagrywki, przygotowali nowe sety dla nas. Także było to coś nowego. Był cios za cios od pierwszej kwarty. Oni weszli dobrze w mecz i z dystansu trafiali i spod kosza. My dobrze uruchomiliśmy Josipa Sobina, potem te trójki też zaczęły wpadać, no i końcówka, dwie ważne trójki i Jamesa i Nemani, a także rzuty wolne, które no my wykonywaliśmy dużo lepiej, pomimo że obie drużyny mają słaby procent, to my trafialiśmy, oni nie i dzięki temu myślę, że ta końcówka należała do nas cały mecz. Rzeczywiście tak było. W którym momencie meczu poczuliście, że to zwycięstwo już jest okej, już jest bezpieczne? To ja tak nieskromnie powiem, że jak wykonałem ten drugi celny rzut i było 4 punkty przewagi i 19 sekund do końca. Myślę, że to był ten moment, kiedy już tak widzieliśmy, że różnica jest 2 posiadań i bardzo trudno im będzie dogonić nas i przegonić. Także w koszykówce nie można być niczego pewnym. To już nieraz było pokazane, że nawet właśnie w minutę do końca można zniwelować dosyć dużą przewagę czy stratę. Także mi się wydaje, że te 19 sekund to wcale jeszcze nie było tak mało, ale to już były jednak te 2 posiadania, to była ta gwarancja sukcesu. Dobrze zagraliśmy w obronie, kiedy oni mieli piłkę z autu. Też się na to przygotowywaliśmy, wiedzieliśmy ewentualnie jakie zagrywki trener Zulobić może je rozrysować. I udało nam się przechwycić piłkę, sfaulować, także chwała nam za to, ważna wygrana. I w jednej z kluczowych akcji Kamil Łączyński przejął piłkę, poleciał na kosz, miał otwartą przestrzeń. I zrobił w lewo patrz i uciekał od faulu. No tak, tutaj klimatyzacja tak działa, że mnie znosiło na lewo, ale tak na poważnie mówiąc to wiedziałem, że jest jeszcze kilka sekund i bodajże za mną biegł Witali Kowalenko. Trudno by było dogonić mnie, także starałem się zyskać jak najwięcej sekund i dostarczyć piłkę do Nemani, który jest ostatnio bardzo pewny na linii. To mi się udało, oni sfaulowali Nemanię. Niemania co prawda wykorzystał tylko jeden rzut, ale nadal mieliśmy przewagę dosyć znaczną, bo 2 posiadań. Także bardzo się cieszę. Mecz nie zawsze wychodzi w ataku, ale powiedzieliśmy sobie w szatni, że pomimo braku Tylera i Michała, każdy z nas musi dać dodatkową moc, dodatkową energię. I właśnie ta dodatkowa moc i energia jest zauważalna w obronie, bo w ataku no to jest automatyzm. Natomiast w obronie trzeba chcieć i ta końcówka pokazała, że świetnie szliśmy na zbiórkę, zastawialiśmy po niecelnych rzutach, czy to osobistych, czy z daleka, a także mieliśmy kilka ważnych przechwytów. My jesteśmy zwycięzcy, umocniliśmy się na trzecim placu, walczymy nadal o drugą, a może nawet i o pierwszą pozycję. Wszystko przed nami, a teraz 8 dni do meczu kolejnego, bardzo istotnego. Dziękuję bardzo. Dzięki.